problemem polskiej energetyki jest to, że my żyjemy w świecie mitów. My uważamy, że, i to było często jest powtarzane, że tego węgla nam wystarczy na wiele lat, że mamy go bardzo dużo, że on jest tym elementem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. No jeżeli tak jest, to po co kupujemy ten węgiel od Rosji? Tak? Był moment, kiedy kupowaliśmy go 20 milionów ton rocznie, teraz kupujemy, tak jak mówiłem, 9,5. Więc to nie jest tak, że ten węgiel zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. I my powinniśmy ten mit porzucić i powinniśmy przygotować jako taki wspólny projekt, wspólny, myślę tutaj o porozumieniu ponadpolitycznym, ale również porozumieniu polityków ze społeczeństwem, jak to jest w Danii, program transformacji energetycznej. Program, który będzie dostrzegał konieczność uzyskania neutralności klimatycznej, tak jak mówi nauka, nie później niż do 2040 roku. Polska powinna przede wszystkim w krótkim terminie postawić na rozwój energetyki prosumenckiej. To, co w tej chwili ma zostać zabite projektem ustawy, czy zmieniającym dotychczasowe warunki korzystania z małych źródeł energetycznych przez właścicieli domów, właścicieli takich mikroinstalacji, a to jest ogromna szansa, dlatego że to jest szansa na budowę niezależności energetycznej polskich rodzin. I to jest ogromna szansa, żeby polskie rolnictwo na tym skorzystało. Tutaj powinien być program wspierania rozwoju energetyki odnawialnej dla sektora rolniczego, sektora komunalnego, sektora indywidualnego budownictwa, ale również dla spółdzielni mieszkaniowych i dla tych wspólnot mieszkaniowych, bo one mogą w to inwestować, a wydaje mi się, że w tej chwili jest na rynku duża ilość pieniędzy, które chcieliby ludzie zainwestować, bojący się między innymi inflacji. Drugi obszar, który wydaje mi się, że też można od razu zacząć wdrażać, to są różnego rodzaju programy zarządzania użytkowaniem energią przez użytkowników końcowych. To między innymi polega na tym, że jak wiemy, zapotrzebowanie na energię w czasie nie jest takie same. Czasami mamy szczyty zapotrzebowania, czasami dołki. Powinniśmy na przykład w zakresie funkcjonowania sieci energetycznych, sieci dystrybucyjnych, zaproponować możliwość takich taryf, żeby mieszkańcy zaczęli na przykład korzystać z energii elektrycznej, energii sieciowej w okresach, kiedy mamy dołek zapotrzebowania, żeby wypłaszczyć tą linię zapotrzebowania, co by powodowało, że nie musielibyśmy wyłączać dodatkowych mocy wtedy, kiedy jest to największe zapotrzebowanie, a to także byłoby duża oszczędność i surowców energetycznych, jak i jakby lepsze wykorzystanie całego systemu energetycznego.